Witam Was w drugim odcinku drugiego sezonu Rodzinki Biedak. Jak mogliście zobaczyć, zrobiłam nam remont. A to dlatego, że nasi Simowie dopiero wrócili z pogrzebu. Z pogrzebu Anielki. Jeśli ktoś nie widział, nie wie co się stało, to zapraszam do zapoznania się z odcinkiem bonusowym. No i tak, wróciliśmy sobie z pogrzebu i w związku z tym, że właśnie musiałam ich wyprowadzić na ten czas, żeby móc nimi sterować wszystkimi, całą rodziną biedaków w tym pogrzebowym odcinku, więc no tak, wszystko tutaj zniknęło, bo jak wyprowadzamy Simów, to niestety wszystko zostaje sprzedane. Niestety. No i cóż, zniknęła też nasza kwiaciarnia, więc wszystko zrobiłam od nowa i postanowiłam wyremontować od razu ten dom, ponieważ no... Poza nagraniem Sławek zarobił pieniądze na samochodzie. Ten samochód chyba kosztował ponad 1000. Albo więcej nawet. Nie powiem wam teraz. W każdym razie mieli tam jakieś oszczędności i dostali też oszczędności. Dostali też jakieś pieniądze za to, że Aniela umarła, że tak powiem. Z ubezpieczenia, jak zwykle. Dlatego tak. Dlatego mieli pieniądze, żeby zrobić ten mały remont. Ja oczywiście to wpisywałam kodami, no bo inaczej się nie da, ale wiecie o co chodzi. Czy ta szafka nie stoi za daleko? Dobra, nieważne. No dobra, no i co? Zacznijmy tą rozgrywkę w końcu, może. Tylko sobie jeszcze włączę czas, żeby za długo to nie trwało. Tutaj widzę już trzeba do kibelka. Sprawdzimy przy okazji. Przy okazji sprawdzimy, czy wszystko mi to działa. Sławek się przeziębił, jak widzicie. Co ty chcesz od tego florysty? Facet, ty tutaj masz... Weź, idź się odprasz. Sławek, przestań chylać. Do łóżka. Dobrze. Tak, czy my... my nie mamy już tego przedsiębiorstwa, prawda? Bo jak ich wyprowadziłam, to wszystko się... Ajajaj. Wszystko się spartoliło. A nie mamy nawet komputera, żeby założyć to przedsiębiorstwo, bo w komórce się nie da. No niestety. Musimy zaczynać od nowa naszą kwiaciarenką. Nie mamy innego wyjścia. O, o, o! I najważniejsze. Alarm, alarm! Jesteśmy na alarm! Nie... No co wy? Nie żartujcie sobie ze mnie. Przeciwpożarowego też nie mam alarmu. A to co jest? To jest właśnie przeciwpożarowy. Więc sobie możemy go tutaj... wstawić. Dobrze postawiłam przy ścianie? Chyba. A ja bym chciała taki alarm przed złodziejem. O ludzie, co to jest? Ile czytania? Może innym razem. Ja chcę ten alarm. Balbina. Aha, nas przecież... O, czyli zaraz przecież nas nie stać na nic. Czemu nie mogę tych drzwi? Oh my gosh.
Teraz muszę wszystko poklikać. I od nowa zaczynamy, ale... No dobra. Słabo. No ale trudno się mówi. Dawaj to, co masz, bo to miała kilka kwiatków. Aż trzy. Także wiecie. Życzę nam powodzenia. Ale tak, żeby chociaż na ten alarm zarobić, wiecie. Telefonu sprzedawać może nie będziemy. Dawaj, drogo. I zobaczymy. Może ktoś kupi? Dobra, jeszcze nikogo nie ma, to możesz opowiadać tam telewizję. O, patrzcie, kto do nas przyszedł! Alina Biedak, nasza synowa. Czyli żona... żona... Kurde, Bożeja. Tak? Tak, żona Bożeja. Szybko! Balbina! Czym ci mogę pomóc, kochana? O, a może... ten... Później, jak już się dorobimy, to zatrudnimy Alinę u nas jako sprzedawczynię. Czy do nas ktoś przyszedł? A to ten z komputerem. Biedak, skorzystaj i w ogóle weź się przebierz. O ile w ogóle coś mamy w szafie. Bo tak ciągle w tym garniturze. Ona sobie może chodzić w sukience, ale... Tutaj to wiecie. A nie może, nie ma jak dojść do tej Aśki. To zostawiam na razie. Może właśnie później Alinkę zatrudnimy u siebie? Czemu by nie? Już urodzi dziecko. Właśnie mam zobaczyć, czego go należy. Ale mamy słabe relacje. Nie, tak nie może być. Musimy zacząć. Patrzcie, w ogóle tej Anieli nie ma tutaj, że istniała. Ej! Jak to? Oni też jej nie mają? Ale tak w ogóle, nawet jako duch, jakoś jej rodzice są. Czemu tak? No nie żartujcie. O, a w ogóle, spoiler, Angelika urodziła. Ci, co oglądają, wiedzą wcześniej. Angelika urodziła córeczkę, Jasmine. I teraz Damian ma dwie córki. Tak jest. O, no tak, oczywiście, że nie masz się w co ubrać. O, Alina kupiła kwiatki. Dobra, zostaw tą babkę, bo tutaj ci wszyscy przeszkadzają. Powiem wam, że... Sławek... Weź się zdrzemnij. On musi zrobić ten sam hunt, żebyśmy mieli kasę. Bo nie mamy pieniędzy. Ach, Barbina, jeszcze się nie nauczyłaś na tej kasie. Taka wypasiona, nie? Tak głupio brać trochę pieniędzy od swojej rodziny. Myślę, że zaprosimy, bo Balbina ma teraz dobre relacje ze swoimi synami po tym, co się przydarzyło. Anielce i tak dalej, wiecie. Zbliżyli się wszyscy znowu do siebie w tej rodzinnej tragedii. Także jest dobrze między nimi. Może nie idealnie, ale wiecie. Zakopali wszelkie topory wojenne. Docenili to, że są rodziną i powinni dbać o swoje relacje, nie powinni trzymać długo urazy. Bo wiecie, ludzie odchodzą. Niespodziewanie. Także... Trzeba wybaczać. Damian to chyba zrozumiał też. Dobra, bierz tego ostatniego kwiatka. Co mi tu motyle? To moje motyle, halo! Idź sobie do siebie. Kaliente. Idź jeszcze do niej, kochana. Idź, proszę cię. Jak tam, Sławku? No, staraj się, kochany, staraj.
Patrzcie, oni chcą pieska. Weźmiemy. Szczeniaczka im weźmiemy, bo ona chce kociaka lub szczeniaka, ale bardziej chce szczeniaka, bo jej się pojawi tutaj. Tak, Barbina kocha zwierzęta. Co to kurde jest? Oj. Oj! Dobra. Okej. Sprawdzaj teraz jego kasjerka. I zamykamy, bo... Bo już nie mamy co sprzedawać. O, patrzcie! Ej, dajmy to na sprzedaż. Nie mogę? Czemu? Chciałam zrobić biznes. I zostawiła mi tu biedne motylki. Wypuścimy je. O, o, zaraz będą minusy, bo nie mam nic na półkach. Patrz, ile ona ma z nim plusów. Kto to jest? Znaczy, nie plusów, tylko tych. Wypuść te motylki, biedne. Niedobra Caliente je uwięziła w słoiku. Jak ci idzie? No, dajesz radę. Ale już masz stać na alarm, więc zaraz muszę kupić. Aha, dobra, to otwórz to. Ej, już tego nie ma! Serio, Balbina? Dobra. Dobra, kupimy teraz alarm. O, żeby nas nie okradli. I znowu jesteśmy bez pieniędzy, super. A można... Nie, nie można. Potrzebujemy chyba 300 simulonów, żeby adoptować psa. Niestety. O. Dobra, weź rozwiąż krzyżówkę. Na razie. O, ktoś tu potrzebuje toalety, kąpieli. Także jazda. Balbina zaraz poda obiad. Co byś zjadł, Sławek? Myślę, że kotlety wieprzowe po takiej ciężkiej robocie przy samochodzie będą idealne. I czepła tą gazetę na podłogę. W sumie sama mogłabym złapać motylki i... Co wy robicie na moim podwórku? Podglądacie Sławka? Mirosław Landgrab i Eryk... Shake? Co to za zgromadzenie pod moimi oknami w ogóle? Halo? Masakra, te simy to są naprawdę... Jak tak można w ogóle? Podaj. Bardzo cię proszę. Cóż, to chyba musimy poczekać z adopcją pieska, bo... Ona chce w ogóle się zaprzyjaźnić z Anną. To nie jest takie głupie, można by gdzieś wyjść z dziewczynami. Niebawem. Gdzieś je zabrać, kto to jest? Aż pyta kosiarz. Korsarz, matko boska. Z synami mamy dobre relacje. Wszystko na 100. Wow. Dobra. Idziesz jeść? Super. Chodź, zjedz z żoną obiad. Przygotowała ci pyszne kotleciki. Co te kwiatki takie brzydkie? Czekajcie. Coś mi się takie kolory zrobiły niefajne. Dobra, zachowaj potem resztki. A tam, idź, idź. Idź mnie stąd. I nie wracaj. I sprzątaj. I w sumie możesz też się wykąpać. Niestety nie stać nas jeszcze na to, żeby wyprodukować kwiatki. Ej, czemu nie zrobiłeś siku? Że tak się ciebie spytam. Chyba, że ty jesteś tak chory, że... Te potrzeby ci tak rosną masakrycznie, nie. Idź się, Balbinka, wykąp. Jeszcze tylko miałam zrobić automatyczne przełączanie, wszystkie światła. Weź sobie jeszcze tych kotletów, bo widzę, że ci to nie dało zbyt wiele. O, a tu mamy dużo jedzenia. A zjedz sobie kanapkę. Myślę, że Sławek musi się wyleżeć. I co ty możesz teraz, Barbina, zrobić ze swoim życiem, skoro nie możesz otworzyć kwiaciarni? O, możesz polec kwiatki?
dasz radę je podlać? A jak ja je podleję, to nie wyrosną jakieś chwasty? Nie wiem, nie znam się na ogrodnictwie w Simsach. A powąchaj se. Dostaniesz jakieś alergii? Patrz na swoje piękne kwiatki. Idziesz spać, nie? No, śpi, kochany. Co się stało? Tylko nie umrzyj. Balbina myje chodnik. O-o. Odbierz. Może ktoś z rodziny dzwoni. O, widzisz, Damian dzwoni. Pewnie pyta się, jak się Balbina trzyma po pogrzebie i tak dalej. No, nie wszystko ją na sto. O, hej, przedmieście ma nowe miejsce, w którym można się zabawić. Wpadniesz tam? No nie, synu. Jestem w żałobie, jakbyś nie zauważył. Poza tym mi się czas kończy tutaj, jeśli chodzi o ten odcinek, więc nie chcę znowu kombinować. Oddaj nomenklaturę, czytaj, dział. Dom i ogród, tak. To jest idealny dział dla ciebie. A można zasadzić na przykład swoje roślinki, jakieś warzywa i to... A nie, chyba tak się nie da. Żebym mogła to sprzedawać swoim tym... Bo to się sprzedaje tak ogólnie, grupowo, nie? Nie tak, żeby Sim sobie przychodził i wybierał. Więc to jest słabe. Znowu ktoś dzwoni. No odbierz ten telefon, tak nie masz co robić. Chyba obudziła się Sławka. Zaraz trzeba się nim zająć, bo mu towarzystwo spadło. Z kim ty rozmawiasz? Czy chcesz przemówić o poświęconej naturze? No nie, bo mi tylko śmieci będą. Chodź, Sławek. Trochę poromansujemy. I powiem wam, że teraz to mnie kusi, żeby im zrobić jeszcze jedno dziecko. Miałam tego nie robić. Ale może by się urodziła jeszcze jedna córeczka? Tak. Po prostu. Ja po prostu uwielbiam wielkie rodziny, moi drodzy. Po prostu uwielbiam. No, na pewno nie będzie się przytulać pod gwiazdami. Nigdy w życiu. Już jeden pogrzeb mi wystarczy w rodzinie. W ogóle Palbina już jednego męża straciła, więc koniec. Z takimi rzeczami. Żadnych gwiazd, żadnych chmur i żadnych teleskopów. Moje simy mają szlaban. O, Sławek wyzdrowiał, nareszcie. Super, może jednak bez tych łapków. Łapków, łapek. Chodźcie się odprężyć do łóżka. Zakończymy ten odcinek pozytywnym akcentem. Nie, nie będziemy się jeszcze starać o dziecko, bo ja to muszę poważnie przemyśleć. Poza tym nie stać nas. Nie stać nas na psa, a co dopiero... na dziecko. Czego żeście tego nie wyłączyli? Może oni tak lubią przy telewizorze. Dla klimatu. Dobra. No i cóż, kochani. Byłoby to na tyle. Jeszcze tylko... Chciałam sprawdzić, co my tu mamy. Nie mamy... O, mamy dwa komputery. Jeszcze z poprzedniego domu. I małże. Mogę ją gdzieś tutaj? O. Małże jeszcze z podróży poślonej chyba. Nie podróży poślonej, tylko właściwie ich ślubu. No ale nic. Ja na dzisiaj kończę, moi drodzy. Przemyślę sobie, czy zrobić Balbinie i Sławkowi dziecko. Wy pewnie byście chcieli, bo już czytałam w komentarzach, czy im zrobię. Także zobaczymy. A tymczasem to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!